Cześć wszyscy, z tej strony Serlen i Destiny 2. Kolejny odcinek. I lecimy szukać Kaida na planecie Nessus. No bank gdzieś tam jest. Nie imprezuje. Znacie go trochę, pewnie co? No właśnie. Gdzieś musi być. No tak, oby sobie nie zaginął. Czy no? Naczelnik Zawala chce ponownie zjednoczyć Straż Przedmiot. On przygotowuje się do ataku na Wszechmocnego, a my w tym czasie poszukamy Kejda i Ikory. Całe szczęście, że odebraliśmy nietypowy sygnał ducha Kejda. Coś wzmacnia go na centaurze zwanym Nessus. To dziwne. Centaury to tak naprawdę wielkie skały na obrzeżach Układu Słonecznego. Tu powinno być pusto. No to wygląda jak planeta. Całkiem ładna planeta. Naprawdę. Znajdź mi jakiś stały grunt, żebym mógł namierzyć Kejda. No, to podoba mi się ta zbroja. Nic o to nie poradzę. Zbroja, szata bardziej. Więc coś wygląda świetnie. Ruszamy. Śledzę sygnał Kejda. Chyba coś mam. To mnie przerasta! Pułapka Weksów! Maciesz? Pułapka Weksów? W co tym razem wpakował nas Kejd? Coś w okolicy wysyła ten sygnał. Jeśli to znajdziemy, znajdziemy też Kejda. Przydałoby się generalnie... I szybszy pojazd by się przydał. Naprawdę bym tym nie pogardził. Tak naprawdę bym nie pogardził. Czymś ta? Kim? Koniec trasy. Tam! Sygnał pochodzi z tego rozbitego statku. Kate? Kate? Jest ktoś w domu? Witaj! Jesteś tu, by uratować Kejda 6? Ej! To nie Kate! Kate 6 utknął aktualnie w pętli teleportacyjnej. Jest tam! A teraz tam! O! Jest w ruchu? To komplikuje sprawę. Mogę wam pomóc! Ale to nie znaczy, że będę miła. Co proszę? Że jak? Przesłałam wam jego nowe współrzędne. Choć może nie powinnam. Okej. Spoko, duszku, też mam, nie mam pojęcia, o co jej chodzi. Mogę w czymś jeszcze pomóc? Aha, nic ci nie jest? Brzmisz trochę nieswojo. Jestem macierzą Czarnego Eksodusu. Mówcie mi macierz. Wzmocniłam sygnał Kejda 6 w nadziei, że ktoś mu pomoże. I oto jesteście. Już rozumiem, to SI. Uszkodzona SI. Słyszałam to. Centaury powinny być przecież wielkimi bryłami lodu. Jak mogło do tego dojść? Do usług. Okej. Okay. Ona przerobiła bryłę lodu na coś, co wygląda prawie rajsko. Tak, na... Prawda? Ouch.
zahaczyłem gałąź. Okej. Okej. Tu jesteś. Jest tam kto? Niech nikt mnie nie pyta, jak to się stało. Nie mam czasu wyjaśniać rzeczy, których nie mam czasu pojąć. Uwaga! Weksowie cię zdezintegrują. Of course. No tak, to się nie strzela w głowę, tylko ten kryształ. Już? Nie. Przedmiot. No dobra, odróżnienie mam takie całkiem fajne. Będziemy musieli lekko korzystać z przeżywalnością. Ale jeszcze te RD. To coś może być. Macierz, co tu się właściwie stało? Kate 6 próbował manipulować systemem portali Vexów, przez co utknął w nieliniowej pętli. Zaznaczam, że próbowałam go ostrzec. Nie jest zbyt bystry. No nie jest. To się źle skończy. Jak długo tu jesteś? Dość długo, by obejrzeć przekształcenie całej planetoidy przez Vexów i wybicie na niej wszystkich istot żywych po zapisie ich fal mózgowych. Fascynujący proces. Nie. Trochę za bardzo ją to rajcuje. No. Portal. Nie trzeba go aktywować pewnie później. To jest na bank. Wróg. No, tylko nie minotaur. Czyli wywalenie całego magazynka nie wystarczy jeszcze na minotaura. To źle.
ogarnąć trochę amunicji. Nieźle wam idzie niszczenie Vexu. Lepiej niż mojej załodze. Boję się pytać, ale... Macierz, co stało się z załogą czarnego Exodusu? Tylko mój kapitan ma dostęp do tych wspomnień. A on akurat jest martwy. Kręcenie brzmiało fajnie. Ejejej. Gate 6 znajduje się tuż za tą bramą Vexów. Naprzód. Nie utkniemy tam, tak jak Kate? Na pewno nie. Mój moduł oceny sytuacji jest bardziej zaawansowany od tego jednostki Kate. Przeszliśmy. Nic tam nie jest. Naturalnie. Gate 6 jest niedaleko. Ciekawe, gdzie będzie Ikora. Studnie gigantów. Nowy cel. Broń. Hej! Tutaj! Niech mnie ktoś stąd wyciągnie! Co to jest? Hydra? Okej, spoko, spoko! Najpierw ogarnij ją, potem mnie! Hej, świetnie ci idzie! Chyba! Nie mów, że... Nie mów, że Minotaur tam jeszcze jest. Jest. Dobrze daję. Chyba, że przegrywasz. Wtedy postaraj się lepiej. Au, au, au. Załatwiłeś ją? Wszystko się kręci, a ja desperacko próbuję... Próbuję się nie pożegnać. Co mnie za... Biło. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, tylko nie Hydra. Serio musiałem wejść pod Hydrę centralnie. Dobra robota! Teraz chodź tutaj, za
Dobra, mamy cię, Kate. Chyba, okej. Okay. Szybko, tutaj. Nie wiem, jak długo portal się utrzyma. Kate? Coś ty tu... Stop. To długa historia. Może nie wyglądam, jakbym wiedział, co robię, ale wiem, a może nie, nieważne. Odcięcie mocy u źródła powinno przerwać pętlę i wyciągnąć mnie z systemu portali. Łapiecie? No mówcie! Dobra, powiem. Załapaliśmy. A teraz powiedz jak. No żeż kurcie blaszka, słyszałeś, co mówiłem? Pewnie dlatego nie lubią, gdy opuszcza wieżę. Dlaczego nasza postać nic nie mówi? Co mnie boli? Okej, okay, no to było świetne. Jakaś pogadanka? Nic? Nikt? Nie, szkoda. Bardzo szkoda. Macierz, osiągnęliśmy twoje współrzędne. Kate utknął w systemie portali Rexów. Czy możesz znaleźć ich źródło zasilania, byśmy mogli go wyciągnąć? A tak. Jeśli zlokalizujemy teleporter Rexów, którego używał, będziecie w stanie zamknąć pętlę i go uwolnić. Mogę was pokierować. Dobra. Czyli musimy znaleźć teleporter i go wyłączyć. Prościzna. Sorry. W teorii prosta sprawa, fizycznie może być gorzej. Korytarze. Co to za breja? Nazywa się Radiolaria. No wiecie, płyn mózgowy Vexów. To tkanka organiczna. Widać, Vexowie nie są w pełni maszynami. Ale kontakt z tym jest bolesny dla nas. Już to sprawdziłem przed chwilą na sobie. Z tym prawdopodobnie to widzieliście. Okej. Okay. Jeśli będę musiał tu walczyć, będę musiał patrzeć, gdzie ląduję. Robi na Nessusie. Wiem, co tu robi. Po pierwsze, nie podsłuchuj. Po drugie, co takiego? Prosił, żebym nikomu nie mówiła. Naprawdę. Fanatyki to chyba nieudane dubliny, co? Lecę. Dobra, za dużo ich. Mocno za dużo ich. Nie miałem granatu. Na pewno przez to. To był fajny punkt. Wykryto Vexów. Blokują drogę do teleportera jednostki Kate. Musisz ich wyeliminować.
Co, bombki? Tak jakby. Ciekawe, ilu ich trzeba tu jeszcze ubić. Dobra, już mogę zacząć mówić, prawda? Już, chyba już. Mam nadzieję, że po zniszczeniu Weksów nie będę tak tęsknić za kapitanem i załogą. Jak? Wciąż tęsknię. O. No dobra. Zrobiliśmy co się dało. Teraz do Kejda chyba tędy, co? Tak. To jest teleporter Weksów? Tak. Kejd 6 go potrzebuje. Bierz go. A masz złomowy łbie! Jestem wolny! Wolny! Kejd, gdzie jesteś? Udało się wam! Wydostałem się! Gdzie jestem? Jednostko Kate, jesteś w pobliżu pozostałości mojego reaktora. Witaj w czarnym Exodusie. Gdzie wszystkie marzenia się spełniają. Kate, nic nie psuj. Znasz już moje nowe kumpele. Macierz i jej złą bliźniaczkę... Macierz? A która jest ta zła? Obraziłabym cię, ale nie mam uczuć. To jest to dobra. Już się wydaje, czy my właśnie wychodzimy do punktu wyjścia. Zirytowali, mam na myśli, wprawili w morderczy szał. Szlak. Przycupnę sobie w czarnym Exodusie. Tutaj? Ale mój kadłub jest w 108 kawałkach. Pokłady od 1 do 20 są zasypane, a mój system chłodzenia... Ogólnie jestem w rozsypce. Przecież wiemy, Macierz. Dobrze wiemy. Uwaga, intrus! To ja! To znaczy... Jednostka Kate. Fałsz. To znaczy prawda. Ale przyciągasz do mnie dużą liczbę upadłych. A urwał na ciebie. Macierz, strzelają do mnie! Zatem zalecam nie dać się trafić. To jest ten statek? Nie byłoby wspaniale, gdyby Weksowie i upadli wykończyli się nawzajem? Ale wtedy ominęłaby cię zabawa. Ależ wielgachny Weks! He's pissed. Bo go wkurzyłem.
Ty, minotaur, ty się nie leczysz, już jasne. Dobra. Powoli kończymy te wiosenne porządki. Pan bramy leży. Trzymaj się, Kate. Już idziemy. Dobrze wiedzieć, bo upadli właśnie nas znaleźli. Aktywuję osłony energetyczne. Kate 6 musi się cofnąć. Ej, dobra robota, Macierz. Upadli się nie przedostaną. To znaczy, to prawda, prawda? Nie mogą się do nas dostać. Prawda? Teraz muszę wybić wszystkich z zewnątrz, żeby dostać się do środka, do Kate'a. Świetny pomysł, Kate. Ruszajcie się! Chyba słyszałem, jak mówią coś o wyrwaniu mi rogu. Mojego pięknego, wspaniałego rogu. Uwaga, intruz! To my! O kurde, nie uciekł, nie chcą ten statek sobie wyciągnąć. Tym stateczkiem. Czy ten stateczek, tym statkiem. Dobrze. Boss ucieka i wysyła na mnie swoje nic nieznaczące minione, które jedyne co robią, to kradną mi amunicję, tak? Chyba, że do mnie strzela tył nagle. No to co zabraj? Karabin pulsacyjny.
Wygląda najgorzej, ale... Dobra. Krawędź wiodowca. Już chyba wolę ten niż tamto w takim układzie. Magazynek załatwi sprawę. Ej, ten upadły coś upuścił. Ciężka widzę. Okej, okay, zobaczymy, czy tutaj czegoś ktoś nie upuścił jeszcze. To wygląda jak to kleci sobie. Ocaliłeś nas. Aktualizuję mój dziennik pokładowy. Nowy kapitan zarejestrowany. Witamy na pokładzie, kapitanie. Dobra, mamy to. Więc to prawda. Twoje światło wróciło. Mhm. Nie, żebym był zazdrosny czy coś.
Ale wyluzuj z nim, co? Nie lubię być w cieniu. Jeśli mogę spytać, po co ci teleporter Vexów? Chcę zbliżyć się do Gaula i go skasować. A potem iść na obiad. Najpierw muszę to poskręcać. Technologia Vexów nie jest zbyt intuicyjna. Kate, nie zrobisz tego sam. Tylko patrz. Nawet jeśli uda ci się zabić Gaula, gdy Legion opuści system, nie zostawi kamienia na kamieniu. Tak, łapię. Kombinat jest zły. Ciągle coś kombinuję. Chyba jednak nie łapiesz. Kombinat dosłownie nic za sobą nie zostawi. Mają broń, która może zniszczyć gwiazdę. Wycelowali ją prosto w słońce. Ej, powoli, bo ci się obwód przepali. Zawala ma plan. Potrzebuje cię, Kate. Tak, Zawala zawsze twierdzi, że ma plan, ale czasem po prostu... Moment. Zawala powiedział, że mnie potrzebuje? Dokładnie takie słowa wyszły z jego ust? Owszem, dokładnie takie. Macie je gdzieś nagrane? Może Ikora to słyszała? Zawala stracił z nią kontakt po upadku miasta. Nie wiemy, gdzie jest. Io. Tam by poleciała szukać odpowiedzi. Hej, dzięki. Mam u was dług. No raczej. No dobra. No to gdzie mnie teraz wyrzucić, co mi się pokaże? To jest bardzo fajne pytanie. Czarny Exodus. Hajny gracz, okej. Okej. Dobra, więc to było tyle. Do następnego razu.